spoko, ja się nie boję z nim napierdalać na stójce. Ja uważam, że go zleję, naprawdę, jestem tego wręcz przekonany, serio. Tak. Fajny jesteś wariat, mam nadzieję, że pozabijamy w tym oktagonie. Kurwa, widzę, że jesteś niezły psychol, nie? No, serio, mam ochotę, kurwa, w chuj się z tą napierdalać. No. Tylko, że ty się bić nie umiesz. To zobaczymy, jak będę na tyle leżał. I głupi jesteś w tym momencie dla mnie. Dla mnie jesteś głupi, bo wejdziesz do gościa, który trenuje całe życie. No w porządku, że trenujesz całe życie, ale trenujesz troszeczkę inny sport, to po pierwsze, a po drugie... Bije się od dziecka, od 8 roku życia. No tak, bo ja się zacząłem bić dopiero... No nie wiem, kiedy zacząłeś bić. Pokazało mi tylko, wiesz, to jak byłeś w Tajlandii, w Yahoo Koks i pokazałeś, że zostawiłeś chłopaków. Okej. Jak taka pizda, jak taki chłopak, który w ogóle nie ma jaj. Okej, w porządku. To od razu bym mu wypierdolił od razu. Jestem tego pewny, no tak jak mówię. No ale tak jak mówię. Ja to przyszedłem się, tak jak mówię, i zarobić, no i dobrze zabawić. Powiedz mi teraz, pytanie do ciebie, czy będzie tak jak mówisz? Będzie. Dobrze.